Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu, w którym porozmawiamy o biżuterii. Dziś będzie bursztynowa biżuteria i gwarantuję Wam, że bursztynów w takiej odsłonie jeszcze nie widzieliście. Może na początku przypomnijmy sobie, czym właściwie jest bursztyn, bo to jeden z najciekawszych produktów wytwarzanych przez naturę. Wygląda jak kamień szlachetny, ale w rzeczywistości jest skamieniałą żywicą. Jego największe złoża znajdują się właśnie w rejonie Morza Bałtyckiego w obwodzie kaliningradzkim. Wiemy, że każdy z nas ma swoje ulubione kamienie, niektórych fascynują diamenty, innych brylanty lub szafiry. Natomiast osoby zakochane w bursztynie wybierają naszyjniki, kolczyki, bransoletki oraz różnego rodzaju zawieszki, które kojarzą się przede wszystkim ze słońcem, z wakacjami, bo bursztyn to taka doskonała pamiątka z wakacji. I jeśli myśląc o bursztynie widzicie ciężkie babcine wisiory, tego tu dziś nie znajdziecie, bo kończymy ze stereotypami i otwieramy się na jego nowe i bardzo modne wydanie. Bursztyn jest jedną z największych miłości i inspiracji polskiej marki biżuteryjnej Sadwa, która łączy współczesne trendy biżuteryjne z jednym z najpopularniejszych polskich surowców, dzięki czemu powstają niepowtarzalne kolekcje dla kobiet i mężczyzn, którzy w modzie biżuteryjnej szukają czegoś więcej niż szablonowych motywów, a przy takim założeniu powstała biżuteria z bursztynem, unikalna biżuteria z bursztynem, która jest połączeniem wielu materiałów i surowców. Bursztynu, srebra, kauczuku czy skórzanego rzemienia, a nawet satynowego sznurka, bo marka Sadwa pokazuje nam, że taka biżuteria wcale nie musi być nudna. I propozycje marki są unikalne i potwierdzają, że w nowoczesnym ujęciu bursztyn prezentuje się wprost fascynująco. A w portfolio marki znajdziemy kilka kolekcji, w których główną rolę odgrywa właśnie bursztyn. Autorska kolekcja Sun, biżuteria wykonana z matowego bursztynu, lodowego. Jego prawdziwe piękno odkrywa się dopiero kilka dni od zakupu, ponieważ on się naturalnie poleruje. Ten rodzaj bursztynu pojawia się także w kolekcji Barcelona, natomiast kolekcja Moderno stawia na bursztyn szlifowany ręcznie i polerowany w bardzo prostej i geometrycznej ponadczasowej oprawie. Wiemy już trochę na temat kolekcji, a ja dziś chciałam Wam pokazać, jak za pomocą tej biżuterii możemy sprawić, by codzienna stylizacja zyskała nieco więcej charakteru. Ozdoby z bursztynami są wprost wymarzoną biżuterią do naturalnych stylizacji, np. do kwiatowych wzorów czy do ekologicznych tkanin, bo bursztyn wygląda pięknie zarówno na łańcuszku, jak i na rzemyku, dlatego jest strzałem w dziesiątkę wakacyjnych stylizacji, ale gdy nadejdzie jesień, doda klimatu vintage ulubionym swetrom i z łatwością skomponuje się zapaszkami czy nawet kapeluszami, a w przypadku trochę bardziej eleganckich stylizacji sprawdzi się też prosty wybór biżuterii, taki jak mała zawieszka lub kolczyki typu sztyft. Osobiście unikałabym jednak bursztynu w krzykliwych kreacjach i przy
intensywnych kolorach. A jeżeli zainteresowało Was nowe oblicze bursztynu, jakie ma do zaproponowania marka Sadwa, zapraszam na stronę internetową i Instagram, gdzie znajdziecie minimalistyczne kolczyki, wyraziste naszyjniki i oryginalne bransoletki. Możliwości jest naprawdę wiele, a to wszystko sprawia, że biżuteria z bursztynu stanowi bardzo ciekawą propozycję prezentową dla kobiet i mężczyzn. Uważam, że taki upominek zaprezentowany w śliczną sakiewkę i eleganckie pudełko to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Podsumowując, marka Sadwa to połączenie dwóch sił. Motyla i bursztynu. Ponadto od dziś możemy oglądać jej biżuterię w polskim serialu Belfer. I to wszystko, co przygotowałam dla Was na dziś. Napiszcie koniecznie w komentarzach, która biżuteria najbardziej przypadła Wam do gustu. Ja już mam swoich ulubieńców. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!